Piąta kolejka klasy okręgowej, grupa druga Kraków. Punktualnie o godzinie 11 rozpocznie się mecz pomiędzy Prądniczanką Kraków a rezerwami Hutnika. Drużyna gospodarzy Prądniczanka Kraków zagra w następującym składzie. Z numerem pierwszym Wieczorek, dwójka Kawa, trójka Rogusz, siódemka Kostuj, dziewiątka Grudnik, dziesiątka Wadowski, trzynastka Polniak. Z numerem 17 Adam Śmigacz, w jącym zestawieniu. Z numerem 12 Paweł Dębosz. Z dwójką Dawid Gruszkowski. Numer 27 Krystian Kądzielski. Z numerem 19 Sebastian Maderak. Z dziewiątką Jakub Tach żółto-niebieskich. I zaczynamy to spotkanie. Zawodnicy Prądniczanki też próbują wysokim pressingiem i prawie im się to nawet udało. Choć nadzieli teraz na grudzią kontrę. Uwaga, z numerem 9. Ach, pięknie, zdecydował się na uderzenie zawodnik z numerem 27. To jest... Tak, Sebastian... Przepraszam, Krystian. Piękna próba podania. Tylko czy doszedł zawodnik z numerem 18? I ach, niewiele brakło. Piękna okazja. Strzelał, proszę zobaczmy na powtórce, piękne wyjście w górę, uderzenie, strzelał zawodnik z numerem w środek bramki, bramkarz nie miał z tym żadnego kłopotu. Natomiast naprawdę może się podobać na razie gra zawodników z Nowej Huty. Nie przestraszyli się rywala, proszę bardzo, ponowna okazja. Natomiast bardzo pewnie wyłapuje bramkarz gospodarzy. Zawodnicy Nowej Huty podnosi bardzo wysoko i bramkarz okazji po jednej i po drugiej stronie. Natomiast możemy śmiało powiedzieć, że mecz był wyrównany. Teraz uwaga, groźna szansa z drużyny Prądniczanki. Uwaga, będzie strzał. I niewiele brakło. Strzelał zawodnik z numerem 9. Krzysztof Grudnik. To już... Bardzo ładna próba i uwaga, słupek, niewiele brakło. Wydawało się tak, że sytuacja z niczego. Dośrodkowanie w pole karne, ale tutaj bardzo ładnie znalazł się zawodnik z numerem... Ciężko mi jest teraz zlokalizować numer tego zawodnika, natomiast o, zobaczmy może na powtórce. Tak, widać, że zawodnik z numerem 10, a więc charakterystyczna rzecz w tym spotkaniu. Wysoki pressing z obu stron. Piękne podanie na wolne pole. Doszukanie w pole karne i uwaga, będziemy mieli bramkę. Niecelnie zawodnik z numerem 7. Próba z dystansu zawodnika z numerem 10, Kacpra Ładowskiego. Ale teraz okazja na kontrę dla zawodników gości. Rozpędza się tutaj zawodnik z numerem 23, ale nie zrozumie, chociaż... Zawodnicy rezerw Hutnika przesuwają, zagęszczają pole. Bardzo ciężko jest budować atak pozycyjny, chociaż teraz bardzo ładne podanie i będzie groźna okazja. Uwaga! I mamy bramkę! Piękna akcja, piękna indywidualna akcja zawodnika z numerem 7. Jak mnie nie myli, tak, z numerem 7 Jakub Kostuj. Jest to zawodnik, o którym dzisiaj wspominałem. No mają duże, bardzo duże problemy. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Tutaj piękne podanie, no mam wrażenie błąd zawodnika gości i piękne wykończenie po długim roku. Tak jak przypuszczałem, groźne uderzenie i uwaga, będziemy mieli bramkę. Nie. Bramkarz bardzo czujnie Prądniczanki w polu karnym, bo wygrywają te pojedynki, ale na razie nic z tego jeszcze nie wynika. Natomiast jest okazja, uwaga, groźne szykowanie i bardzo ładna próba tutaj. Dośrodkowanie i uderzał z numerem 20, bo stworzył zagrożenie. I uwaga, próba strzał z dystansu, ajdź, bardzo niewiele brakowało. Tak niepozornie wydawało się początkowo, że z tego nie będzie wielkiego zagrożenia. Daleko do bramki, ale piłka nabrała takiej dziwnej trajektorii lotu i bramka z problemami na rzut rożny. Ale mamy już wznowienie, nie zatrzymujemy się.
ponownie zawodnik z numerem 20 i tylko boczna siatka. No to jest to, o czym mówię. Muszą tutaj bardzo, bardzo uważać. Zobaczmy to ponownie na powtórce tutaj, no bardzo sprytnie, no nie chcę mówić, ale jak dał się. Bardzo ładna tutaj koronkowa akcja. I będzie szansa, bardzo duża szansa, uwaga, z numerem 7 jako kursuje, uwaga i bramka! Po raz drugi Jakub Kostuj z numerem 7 wpisuje się na listę strzelców. 2-0 dla drużyny prądniczanki. Tutaj widzimy na powtórce bardzo ładna koronkowa akcja. Prostopadłe podanie i bardzo ładny strzał. Tutaj piłkarz nabrała takiego, stać to chwilowe zdenerwowanie zawodników z Nowej Huty i udało się nas odebrać piłkę. Zawodnik z numerem 3 się rozpędza. Będzie próba dośrodkowania. Tak, będzie próba dośrodkowania, ale tam blokowany przez zawodników z Nowej Huty. Natomiast piłkę przyjmuje zawodnik z numerem 7 Jakub Kostuj. Piękny dribbling w polu karnym i ponownie bardzo, bardzo dobra akcja Jakuba Kostuja. No. Ewidentnie jest dzisiaj największym strapieniem drużyny przyjezdnych. Podeszli zawodnicy z Nowej Huty. Da się tutaj wyprzedzić zawodnik tej. Bardzo będzie dobra okazja. Czy pokusi się o strzał? Tak. Piękna wybrana i dobitka. Ale i tak mieliśmy spalonego. Natomiast tutaj no groźny strzał, nie do końca. Zaraz zobaczymy na powtórce. Tak, mam wrażenie, że był tutaj na delikatnym spalony, natomiast no bardzo kiepskie zachowanie zawodnika. Nie będzie próba strzału, tylko to będzie dośrodkowanie w pole karne narosłych zawodników. I słupek, tak niewiele brakło. Ale jeszcze nie koniec tej akcji, zobaczmy, zawodnik z numerem 13, strzał Grudnika niecelny. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Dośrodkowanie, tutaj mam wrażenie, bramkarz drużyny gości zaspał. Bardzo, bardzo niewiele brakło. No przy dobrym dośrodkowaniu to może faktycznie stworzyć zagrożenie. No to jest właśnie to, o czym mówiłem, proszę bardzo. Kolejna okazja, tam chyba słupek był nawet, ale zobaczymy na powtórce, czy to jeszcze nie koniec tej akcji. Tak, piłka wybijana. A my zobaczmy teraz powtórkę. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Tutaj zawodnik gospodarzy doszedł. Nie, bramkarz wybronił, nie słupek. Tutaj przytomne zagranie. Bardzo ładne. I uwaga, proszę bardzo, z pozoru niegroźna sytuacja. Skończyła się bramką, no i nie kto inny jak Jakub Kostuj, który w ten sposób skompletował hat-tricka w tym spotkaniu. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Tutaj ładne prostopadłe podanie. Wydawało się, że mają to pod kontrolą, ale bardzo ładny strzał po długim rogu, no. I tutaj dalekie wybicie piłki. No i groźna znowu okazja dla zawodniki prądniczanki. Tutaj Jakub Kostuj. Bardzo ładnie zagranie. Oj! Faul. Tak, to ewidentnie. Ewidentnie był rzut karny. Teraz twierdzę, że będzie jeszcze karteczka dla zawodnika z Nowej Huty. Zobaczmy jeszcze raz tą akcję. Jakub Kostuj ładnie przerzucił. Tutaj bardzo, bardzo przytomnie wypatrzył kolegę z drużyny. I tak, ewidentny. I uwaga, czy będzie bramka? Tak, bardzo pewny strzał. Bramkarz wytrzył jego intencje, ale strzał był zbyt mocny. Zawodnicy prądniczanki prowadzą w tym momencie 4-0. Pewne uderzenie. I prądniczanka rozgrywa akcję od bramki. Tu widzimy bardzo wysoki pressing. To nie możesz pozwolić na błąd, który się teraz zdarzył. Uwaga, bardzo groźna sytuacja, zawodnik z 28 numerem strzelał, ale bramkarz pewnie strzał zbyt słaby i w środek bramki, a próbował Kamil Oleś z 28 numerem. Ale to jest to, o czym mówimy. Za dużo błędów w defensywie zdarza się w tym momencie zawodnikom prądniczanki. I dalekie podanie. Będzie bardzo groźna okazja, tutaj rozpędza się na skrzydle zawodnik gospodarzy, będzie do środka w pole karne. Uwaga, bramka! Piękna akcja i indywidualna i bramka zawodnika z numerem 18, Kamila Sondera. Num
Minuta, 72 minuta, 5-0, zobaczymy tu jeszcze raz tą akcję. Tutaj rozpędził się, ładne uderzenie, o, mam wrażenie, że pierwszy połowie zasłużyli na tą przynajmniej bramkę honorową w tym spotkaniu. Tutaj bardzo ładny strzał rzutu wolnego, piękny strzał i poprzeczka, ale jeszcze będzie okazja, uwaga, dobitka, nie. Natomiast tutaj, no to co mówimy, no górują, ewidentnie górują warunkami fizycznymi zawodnicy Prodniczanki, bardzo niedokładne wybicie. To jeszcze będzie okazja, nie mogą, zamknęli w polu karnym, nie mogą wyjść zawodnicy z Nowej Huty, tutaj poślizgnął się Jakub Kostu i... Ale zamknięci, całkowicie zamknięci we własnym polu karnym zawodnicy Kłotnika, choć teraz niedokładna próba podania i zobaczmy jeszcze raz tą akcję, piękny strzał i poprzeczka. No, niewiele brakło tutaj zawodnikowi gospodarza, aby wpisał się na listę strzelców, ale tutaj suniemy z kolejną okazją, uwaga, będziemy mieli teraz okazję, strzał i bramka, 6-0. No, w momencie, gdy oglądaliśmy powtórkę, tutaj mieliśmy bardzo, bardzo groźną okazję i groźną sytuację. Andrzej Kawa po raz drugi w tym meczu wpisuje się na listę strzelców. Jakub Kostuj, bardzo ładne zagranie, tutaj Andrzej Kawa przepchnął tutaj zawodnika gospodarza, mamy zawodnika gości, mamy 6, kolejna groźna okazja, ale wybicie zawodników gości. Wysoki pressing. Uwaga, i będzie kolejna groźna okazja, zawodnik z numerem 11 tutaj przerzucił, podanie do... I piękna bramka, piękna akcja, no. I to jest, dobrze widzę, tak, to jest ponownie zawodnik z numerem drugim, Andrzej Kawa, skompletował hat-tricka. Tutaj przerzucił, mam wrażenie, że tutaj obrońca mógł się zdecydowanie lepiej zachować, ale piłka trafiła w nogę takim troszkę ekwilibrystycznym strzałem. Podwyższył rezultat tego spotkania i mamy 3-0. No ładnie się tutaj złożył. Zawodnicy Nowych Hut tutaj próbują. Ale bardzo niedokładne podanie i będzie kolejna groźna okazja dla zawodników Prodniczanki. Uwaga, strzał! No niepewnie, bramkarz niepewnie na raty, ale udało się. Zobaczysz, kto strzelał. Tutaj przejęcie piłki i uderzał. Natomiast sędzia w tym momencie skończył spotkanie, nie doliczył ani minuty i Prodniczanka wygrywa mecz z rezerwami Hutnika.